Do frytek ketchup czy majonez? Ketchup. Proszę, Karol. No ja ketchup i majonez. Ja zadaj pytanie, kurwa. To... No witamy! Cześć, witajcie w nowym odcinku Między Nami. Dokładnie. Jak się nazywam? Poczekaj. Karol Osentowski. A ty jesteś Karol Jankiewicz. No dobrze, że pamiętam. Słuchajcie, no dawno się nie widzieliśmy, to aż tydzień. Ja nie lubię tych przerw pomiędzy odcinkami. Nie lubię. Coś się powinno dziać. Ale pomyślimy nad tym. Czuję taką pustkę, tak. Powinniśmy wprowadzić jakieś może filmiki, bonusiki jakieś w niedzielę. Coś. Piszcie, co o tym myślicie. Być może tak się właśnie stanie. Chodzimy dzisiaj w trochę zupełnie inną sferę. No, mieliśmy tutaj już youtuberów na kanapie, ale... Ale no nie takich. No nie takich. Nie takich. To jest nasz taki pierwszy youtuber z krwi i kości. Ma na imię Stasiu. Myślę, że wszystkim wam będzie bardziej znany jako... I tutaj werble, zapraszamy... Tora! Siema. Siema, Tor. Siema. Siadaj. Tor, Stasiek. Witam. Właśnie, wyjaśnij, czy... Jak mam do ciebie mówić? Czy możemy mówić, że ty jesteś Stasiu? Stasiu, Stasiu, wolę, Stasiu. Tak, Stasiu. Dobrze, okay. Stasiu. Dobra. Dla przyjaciół Stasiu. Stasiu. Dobra. Dobra, ja mam do ciebie pierwsze pytanie. Ja mam pierwsze pytanie. Ty masz pierwsze? Tak. Dobra, no. Zabrałeś mnie, ale dobrze, proszę. Mam pytanie. Dawaj. No. Skoro jesteś Thor, to jaką najbardziej lubisz postać z Avengersów? I tu cię tak troszeczkę mogę zadziwić. No. Mniej więcej porówno wszystkich lubię. Aha. Ale w ogóle to jest śmieszna historia, bo w ogóle Thor nie wzięło się od tego, że jakoś jestem wielkim fanem Thora. No właśnie. Tylko uważaj. Jak na początku zaczynałem, to miałem tę łatwość, że znałem Jasia Dąbrowskiego. Z kanału Jan Dąbrowski, Jay Dąbrowski. Tak, pozdrawiam. I Jasiu powiedział, słuchaj, musisz mieć nazwę kanału, nie? I ja się głowiłem na tym miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. Nie miałem zdzielonego pojęcia, jak nazwać, czy Stasiu, czy coś z nazwiska, czy coś. I w końcu, słuchaj, jest historia. Ale to jest historia hit. Okej. Okay. Byłem w szkole u siebie. Aha. Miałem chór. Śpiewałem kiedyś w chórze. I była burza. I piorun rąbnął w sam środek boiska. Stary, i to jest autentyczna historia. To jak walną piorun, niech będzie Thor, nie? I tak zostało, teraz bardziej jeszcze Torek jakoś tam próbuje przejść. Torek, ale taka jest ale historia. To, no kurde, czyli więc... sam Bóg cię wybrał po prostu. Sam Bóg mnie wybrał jest... nazwę. No to nie, wykreślam pytanie, bo miałem zapytać, gdzie jest twój młot. No, no, aha, tak, taki żarcik był głupi. Dlaczego, no, twoim zdaniem, ludzie, bo to jest dla mnie dziwne, w sensie no, ja tego nie rozumiem. Ja też nie, już wiem, o co chcesz zapytać. Dlaczego ludzie oglądają ludzi, którzy grają w gry? Oni oglądają bardziej te filmy dla show pewnego, które robimy, bo my, aha, bo są youtuberzy, znaczy, są okay, gracze, którzy grają na przykład najnowsze wszystkie produkcje, mm-hmm, i mają takie, że zaczyna się odcinek, trwa pół godziny i się kończy, nie? I mm-hmm, to tyle, bez cięć, bez niczego, mm-hmm, ale są też tacy jak my, że gramy w te starsze gry, takie jak na przykład no, Minecraft, tak, które no, tak, ma już, nie wiem, chyba 7 czy 8 lat, no, kurczę, no, albo i więcej, i wszystkie te starsze gry gramy, ale to montujemy tak, żeby... Jakby to się da, żeby dośmiesznić, tak? Żeby człowiek się uśmiechnął, a nie tylko zobaczył samą grę, tak? No właśnie, masz bardzo fajny głos, ciekawy taki. Dziękuję. Czy nie myślałeś kiedyś o lektorce jakiejś? O stary, to było moje pierwsze marzenie, żeby zostać lektorem. Potem, żeby pracować w radiu, to się spełniło, bo przez rok pracowałem w Polskim Radiu, miałem swoją audycję. Miałem własną audycję w Polskim Radiu, muzyczną, przez rok. Podkładałem też, udało mi się, w ogóle zawsze chciałem w dubbingu pracować, to też, okay, to wam tego strasznie zazdroszczę, okay, to jest zarąbista robota i zarąbista zabawa. Udało mi się przy Civil Warze małą rulkę, prawda, jakieś gwary tam, jakieś... Ale dobrze! Ale to jest wiesz co, osiągnięcie, bo my na przykład z Karolem nigdy jeszcze nie doszliśmy do tego poziomu, żeby właśnie w kinówce takiej, wiesz, właśnie Marvel... Coś, co? Że co? No, robiłeś coś kiedyś? Właśnie w, kurczę, na przykład Kapitan Ameryka? Oczywiście, że robiłem. Co robiłeś? Spidermana robiłem. Spróbuj powiedzieć coś najniżej, ja też powiem, zobaczymy, kto z nas potem ma większą skalę. A potem ja się odezwę. A potem Karol jeszcze niżej. No, ale takim lektorskim tak, głosem? Tak, powiedz coś takiego, nie wiem. Jeszcze dziś w jedynce. O kurde, dobra. Dobra. Ładny. I jeszcze dziś w jedynce. Yes. Dobra, Karol, ty masz tam jakieś pytanie? Tak, wymień trzy świnki. Trzy dobre strony bycia youtuberem. Mhm. I trzy złe. I trzy złe. Tak. Dobra, trzy dobre strony bycia youtuberem. Proszę. Numer jeden. Spotykanie się z ludźmi, którzy doceniają to, co robisz. Druga strona, poznajesz mega, mega fajnych ludzi, tak jak ja poznałem tam grono youtuberów. Poznałem Sylwię Przybysz, Sylwię Lipkę, was.
No właśnie. No. Przez nich Jeremiasz. Czy wy wiecie, że ja z Jeremim chodziłem do przedszkola jednego? Ty żartujesz, naprawdę? Bardzo pozdrawiam. No dobra, to była pierwsza, teraz druga. No to była już dwie. To już dwie ludzie. Były? Tak. A, no dobra. Korzenianie. Dobra, i trzecie. I trzecie? O, że jak bierzesz taką pracę? No. To masz pracę w domu. Yeah. No dobra. I trzy złe. Tak, a trzy złe. Trzy złe, tak. To chyba jedna taka z podstawowych, to ja w późniejszej fazie, no to się zdarza raczej tym już większym, że ta rozpoznawalność może zacząć przeszkadzać. Mm. A druga, możesz mieć problemy z prawem, jeżeli coś źle na przykład z piosenkami włożyć tu i tak dalej. Okay. To jest można duża. Się łatwo wkopać, można się łatwo wkopać. Mm. I nie ma tak dużo złych stron YouTube'a. No ale wyciśnij. A wiem, mam. Masz, na banku. Hejterzy. Powiedz mi, czy traktujesz swój byt na YouTube jako twój zawód? Nie, nie absolutnie nie. Okay. Nie, ja słuchaj, to od zawsze traktowałem jako kompletne hobby, mm-hmm. takie stuprocentowe, bo się jarałem montażem i to zawsze jest to fajne, więc ja to traktuję kompletnie jako hobby, a przyszłość wiąże zupełnie z czymś innym. A z czym? To ci się pochwali, nikomu jeszcze tego nie mówiłem. Pierwszy raz u nas. Jest pierwszy raz. Pierwszy raz u was. Dawaj. To tylko ekipa wie. No i musimy moi wszystko rodzice. Zostanie między nami. Dostałem się na studia. Tak. O. Do Londynu. Nie. O, tak. Nie. Gratulacje. Dziękuję bardzo. O, kurde. Na trąbkę, więc. No na trąbkę. Właśnie, ty grasz na trąbce. Właśnie. Nie mam jakiejś trąbki. Ale jest jak jest na to klucz, żeby wydobyć dźwięk? W sensie. To jest pierdzenie ustami. Jaki to jest dźwięk taki mniej więcej, no? Bez trąbki? No bez trąbki, tak. To jest. To jest. Aha, tak. Poczekaj, teraz zrób to. Nie napinając się na tym, nie? Napinowałeś. A co to jest w ogóle to tereferę, ta cała ekipa? Co to jest tereferę? Co to jest tereferę? Ja to jest jakieś tereferę, rozumiem. To jest takie, wiesz, niby coś. Nie, ogólnie tereferę to jest nasza ekipa, no. Do której się zaliczają Jasiu, okay. SKKF, Kiślu Gameplay, czyli Rafał Kisieliński, tak, ja, tak. I Smaf. Smaf. Czyli Filip Kłoda. Okay. I to jest piątka przyjaciół, którzy wszyscy się poznali przez internet. To się wzięło jeszcze z tego, że Jasiu na początku, jak zaczyna na YouTubie, grał w Minecrafta. No. Jego seria nazywała się Minecraft Terefere, bo nie wiedział jak nazwać i takie, Terefere się nazywa. Okay. Okay. Więc coś jeszcze z tego wzięło. Okay. Słowo. W tej jakby banalności jest moim zdaniem niebanalność. Ty jesteś, Stasiu, od nas trochę młodszy, powiem ci szczerze, bo ty jesteś 99 rok? Dziewiąty. Stasiu, czy pamiętasz czasy dyskietek? Nie. Serio? Okay. Nie miałem nigdy żadnej dyskietki. No to już jest ten rok. Co jaki ten rok? Stary, trzy lata po tobie! Ale to już jest to, trzy lata po tobie. To jest ten rok, no, tak. Za moich czasów były dyskietki, a w twoim już. Nie, może grałem na dyskietkach, bo pamiętam, moją pierwszą grą, jaką grałem, to pamiętam do dzisiaj, było Królew. Królew? Gdzie chodziłeś małym Simbom. I chodziłeś. Spójrz na niego i spytaj Karola. O co byś Ja mam, Karol, pytanie. Dawaj. Bo jako, że prawda, siedziałem na YouTubie. No. Tak, zaprosiliście mnie tutaj, to ja pomyślałem, a wpiszę sobie Karola. I oprócz to, prawda, paru musicali twoich, waszych wspólnych. Wiadomo. To znalazłem bardzo ciekawy film. Coś w rodzaju Gwiezdnych Wojen w centrum. Szanuję. Podobało ci się? Bardzo. Szanuję. Dwa razy oglądałem. Serio? Bo nie mogę uwierzyć. Stasiu. Tak. Co byś zrobił, gdyby wyłączyli nagle internet? O kurczę. Na całym świecie. Najgorzej. Najgorzej, nie? Co my byśmy zrobili też? No ale to wiesz. To... Co bym zrobił? Tak. Wyszedł z domu chyba. W końcu. Jaki masz sposób na zdobywanie widzów? Pierwszy to jest systematyczność, ale to nie mój sposób. No właśnie. To jest taki sposób dla wszystkich. Dla wszystkich. Czyli dla nas. Druga to jest promocja, jak jakiś większy kanał cię pomoże ci. No właśnie. Wzrosnąć, tak jak w większości zdam z ekipy do referę, że ja się nam pomógł, SKKF i tak dalej. Mm-hmm. A trzecia to być się sobą, nie udawanie na odcinkach nikogo, bo to się nigdy nie sprzeda. No i właśnie. Słuchaj, no tak jak w każdym już naszym odcinku od jakiegoś czasu. Prowadziliśmy takie koło zębów. Koło, nazywamy to koło. Lubimy je bardzo, ono nas lubi, kręci się, bo się kręci. A was kręci? I nas też to kręci. Kręci. Więc zaraz się pośmiejemy. Dlatego daj to koło. Karol. Daj to koło, Karol. Ta-da! Ta-da! Jest nasze koło, słuchajcie. Piękne, oh yeah. Wielkie, które nie mieści się w kadrze. Ale to nic nie szkodzi. Nie szkodzi. Tu? Dawaj, no. Dawaj. Nie bój się.
Mocniej, mocniej, da. Niech się kręć. I proszę bardzo. Kategoria pytania skupy. Pytania skupy. Wylosowałeś pytania skupy, słuchaj. Mamy trzy pudełeczka. Czerwone jest ostatnie. Trzecie jest ostatnie. Tu mamy dwójki. Bruje. W każdym z tych pudełek... Nie, odwróć, bo zobacz, jak brzydko jest. Patrz. Co? Karol ma karteczki z numerem 1, ja mam karteczki z numerem kolejno 2 i kolejno 3. Zamieszamy je. Ty losujesz pierwszą karteczkę od Karola, później tak. Drugą karteczkę tu i od trzecią. Od Karola i trzecią od Karola. Tak, i czytasz, co ci wyszło. Ogólnie od Karola. No. No i zobaczymy, co się stanie. No, wylosuj pierwszą karteczkę u Karola. Ja też mam tak pomieszane. Dobra, no nieważne, no leży. Wyjdzie, wyjdzie. Pierwsza. Ile? Druga. A? Najgorzej. Snujesz. Trzecia. Kapuśniak. Odpowiedz na to pytanie jakoś. Ile snuje kapuśniak? No, myślałeś kiedyś o kapuśniaku? Snułeś kiedyś? Nie lubię kapuśniak. Może się czegoś jeszcze dowie. Nie, to jest dwójka. Żartowałem przecież, no sprawdzałem was. Dzięki. Dobra, jak? Ciągniesz. No, dalej. Marchew. Lubisz marchewki? Jak? Ciągniesz marchew. Jak ciągniesz marchew? Pokaż tam. No, powoli. Za to zielone. Za to zielone. Zielone, tak, no za zielone. Za ja zielone też. Można, ja też. Tak. Kolejne. Dobra. Coraz lepiej, coraz lepiej. Coraz... Zostało już tylko gorsze. Trzy. Trzy. Trzęsiesz dziewczyny. Aaaa, dobre. No i dawaj. Trzęsiesz? Czy trzęsę dziewczyny, ale tak fizycznie, czy... W sensie, czy masz powodzenie, może tak to rozumiem. Czy dziewczyny się trzęsą na twój, w sensie wiesz? Że się boją. O, czy nie. Trzęsie dziewczyny, że znaczy, zdarza mi się, znaczy, zdarza mi się, słuchaj, ostatnio miałem sytuację, to jest autentyczna, jadę metrem, ze szkoły wracam do domu, no i fajnie, fajnie, tam prawda, sprawdzam fanpage tam co jakiś czas i patrzę wiadomości. 13 minut temu, czyli jakoś niedawno, no. I wysłała wiadomość dziewczyna. Cześć, czy to ty jechałeś z tego przystanku na ten przystanek metrem? Podeszłabym, ale się bałam. Więc w sumie, czyli mogła się trzęść troszeczkę. Kiedy? Kiedy? Kochasz? No tu dziewczyny. No, widzisz, to się... Patyki. Kiedy kochasz patyki? Patyki może, że chude dziewczyny. Nie. Nie? Czy to wszystko z dziewczynami? Nie, to będzie jego interpretacja, no. Kiedy kochasz patyki? Kiedy no? Kocham patyki? Spadają z drzew, no. A może właśnie nie? Może właśnie jak wyrastają? Czy to jest ostatnie? Nie wiem. To jest, tak. Tam jest ostatnie? Tak. No dobra, to ostatnie. Gdzie? Gdzie? Raki zimują. Gdzie myjesz? Nie najgorzej, no. Tylko jakieś dobre. Dyliżans. Tak, dobra. Gdzie myjesz? A wiesz, gdybym miał... Gdybyś miał? Gdybym miał, pewnie wymyjni. Pewnie, dobre! Stasiu podołał. Stasiu podołał. Podobał? Podobał. Słuchajcie, to wszystko co dobre musi się kiedyś kończyć ten odcinek. Jak zawsze w czwartek kończy się nasz odcinek po tych paru minutach. Tak, niestety, ale było bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Ja przyjemnie? Też bardzo dziękuję za zaproszenie. No, było mega fajnie, przyjemność. Mega fajna kanapa. Wygodne, nie? I wy też jesteście tak całkiem fajnie, powiem. Dzięki. Naszym gościem, naszym gościem był Stasiu Świątkowski. Znany wam jako Tor. Zapraszamy na jego kanał, na jego fanpage'a, na jego Instagrama. Grajcie z nim, grajcie, bo warto, ja sobie też pogram. Ja sobie dzisiaj włączę chyba. Ja też. Tak? No zobaczcie. Co gramy dzisiaj? Tak. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo, że jesteście między nami. Zaglądajcie na fanpage'a, na Facebooku, na Instagramie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, no i co? Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczyska, trzymajcie się, dzięki. Hej! Elo!